tego szkolenie o tematyce najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Witam serdecznie pana starostę Krzysztofa Brzezińskiego, witam kierownika Powiatowego Urzędu Pracy pana Piotra Skiętowskiego. Witam serdecznie państwa. Myślę, że to spotkanie jest najbardziej potrzebne i pożyteczne. Proszę państwa, muszę państwa na wstępie poinformować, że dzisiejsze szkolenie będzie rejestrowane za pomocą kamer i będzie umieszczone na stronie internetowej gminy, po to, żeby pozostali mieszkańcy mogli zapoznać się z tematyką szkolenia, godząc się na rejestrację swojego wizerunku. Rozumiem, że pozostają państwo na sali, wtedy automatycznie wyrażają zgodę na rejestrację swojego wizerunku. Ja oddam teraz może głos zaproszonym gościom. Panu staroście, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Dziękuję panie wójcie za przyjęcie. Następnie właśnie dziękuję za możliwość, że możemy uczestniczyć i korzystać z pana gościnności na tej sali. Też trochę się obawiam, że będzie więcej tych uczestników. Szanowni państwo, wiem, bo takie różne jest sygnały, że jest oczekiwanie takich szkoleń. Jest to trzecie szkolenie, bo odbyło się już takie szkolenie w Czerwińsku, na Roszewie i teraz się będzie odbywało tutaj u nas na terenie gminy Załuski. Powiem tak, szanowni państwo, wszyscy pamiętamy tamten rok zmiany przepisów i pewne rzeczy, które się zadziały w tym czasie, ale nie chcę chodzić do przeszłości, bo to ja w tej chwili z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że biorę odpowiedzialność za ten zakres Urzędu Pracy, czyli zatrudnienia cudzoziemców i mogę państwu zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, żeby to było sprawniej, szybciej, lepiej. Mam zapewnienie pana dyrektora, że jesteśmy przygotowani do tego nadchodzącego sezonu. Wyciągnęliśmy wnioski, pewne działania zostały podjęte. I powiem tak, żeby jeszcze nie ukrywali, jedna ważna informacja. Gdzieś w przestrzeni publicznej pojawia się informacja, że rolnicy muszą wypełniać PIT-8C. Faktycznie w ustawie o pomocniku rolnika gdzieś te zapisy były. Pozwoliłem sobie zadzwonić do takiej instytucji jak Urząd Skarbowy nasz, ale jakoś stwierdzę, Ministerstwo Finansów i jest interpretacja Krajowej Administracji Skarbowej, nie przekręcam nazwę tego organu, że rolnicy nie muszą wypełniać takich PIT-ów 8C i składać do Urzędu Skarbowego i zarówno wysyłać do tych Ukraińców, bo ja nie uważam sobie teraz, żeby to robić. My, jako rolnicy, jesteśmy podatnikami, jesteśmy takimi trudnymi podatnikami, chociaż dynamika interpretacji tych przepisów dodatkowo się zmienia. Na chwilę obecną, wczoraj nawet jeszcze potwierdził mi naczelnik Urzędu Skarbowego, nie musimy takich rzeczy robić i tego się trzymajmy, w ogóle o tym nie myślmy, bo to są mniej ważne rzeczy. Szanowni państwo, powiem tak, w połowie grudnia wspólnie tutaj ze stroną urzędniczą, z panem dyrektorem, z panią kierownik, ale też z państwa przedstawicielami Załuski, konkretnie z Tomkiem Grudzińskim, Jerykiem Długęskim, nie ma tu na sali, bardzo dziękuję, bo oni są wyrazicielami tych naszych postulatów tej strony społecznej, na których do sprawu siedzę, bo i też sam gdzieś mam truskawki, więc ale muszę też jakby pilnować tej strony urzędniczej, ale też i tej społecznej. Byli też przedstawiciele Czerwińs i złożyliśmy takie pismo na ręce pani minister z tymi naszymi głównymi postulatami, które my faktycznie też zmierzamy, żeby to, mówię, było sprawniej, lepiej, mniej tej biurokracji, było to bardziej uproszczone. Zastanawiamy się nad tym, mam pewne deklaracje, nie chciałbym przestrzeni mówić, być może uda się zrobić, a więc no, jest nagrywane, więc mogę powiedzieć, no, zrobię wszystko, żeby była pewna nowelizacja, żeby to jeszcze uprościć i być może skierować na przykład tych cudzoziemców, jeżeli oni wnioskują, znaczy rozkładają ten wniosek o wydanie pozwolenia na tą pracę sezonową, tylko do sektora rolnego. No różne się tam, bo to było, mówię, był pan wiceminister szef i uważam, że taka formuła spotkań jest bardzo dobra, bo to było takie merytoryczne spotkanie i ja uważam, że my na tych spotkaniach byliśmy no, tutaj z kolegami i wiele się udało zrobić. I powiem tak, no miejmy nadzieję, że ten sezon będzie inaczej. No, jest tu Eryk, który może potwierdzić,
Potwierdzam. Tak, nie, no, nie wiem, że to powiedziałem, ale ja już potwierdzasz, to znaczy, że mi ufasz, tak? Ale starostwo, muszę potwierdzać. Tak, tak, tak. Myślę jeszcze na jedno spotkanie oczywiście. Tak, tak, może nawet nie jedno, ale tak. Ale dobrze, nie przedłużając, no cóż, ja mam nadzieję, że bo mówię, za chwilę ten się zacznie, że życzę Państwu, żebyśmy mieli no, tą sprzyjającą, sprawiedliwą pogodę i opłacalne ceny i żeby ci Ukraińcy do nas pojechali i zebrali te nasze owoce i życzę, żeby też było zrozumienie dla tej naszej ciężkiej pracy, nie tylko przecież w strachach, ale w warzywach, innych owocach, bo niektórzy tego nie rozumieją, że w tej chemii, czy w tej ciężkiej pracy my naprawdę, to są nasze dochody i powinniśmy je zebrać i z tego być. Mieć pieniążki na swój byt. Także dziękuję i oddaję głos panu dyrektorowi. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować panu wójtowi Grzegorzowi. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja już rozpocznę przecież podczas spotkania po prostu usiądę, dobrze? Chciałbym przedstawić też jest ze mną pani kierownik na zaprawę, kierownik Wydziału do spraw zapewnienia cudzoziemców. Myślę, że to ona będzie głównym bohaterem tego spotkania, bo że temat tego szkolenia bezpośrednio dotyczy cięższej popełnianej błędów, jeśli chodzi o te kwestie. Szanowni Państwo, ja kilka spraw dosłownie, bo powiedzmy nie dają Państwu dużo czasu. Po pierwsze, to co było olbrzymim problemem, proszę Państwa, w tamtym roku, mianowicie taki stan rzeczy, że cudzoziemiec przyjeżdża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niestety nie mógł pracować, ponieważ nie było decyzji o pozwoleniu na pracę, taki stan rzeczy już w tym roku nie wystąpi. Pamiętamy, co się działo w tamtym roku. Cudzoziemcy przyjechali na podstawie tak zwanego ruchu bezwizowego. Prawda? I co się dzieje? W tamtym kształcie prawnym oni musieli niestety otrzymać decyzję z Urzędu Pracy. To trwało. Na dzień dzisiejszy to już zostało dawno zmienione w tamtym roku, a więc jeśli cudzoziemiec zjawia się na terytorium Rzeczpospolitej, na Państwa gospodarstwie, wystarczy, że Państwo poinformujecie Urząd Pracy, złożycie oświadczenie w Urzędzie Pracy, że cudzoziemiec się zjawił. On może już pracować. Tak samo, proszę Państwa, może pracować w niedzielę, jeśli zjawić, może pracować w niedzielę pod warunkiem, że od poniedziałku, w poniedziałek Państwo poinformujecie o tym Urzędzie Pracy. Szanowni Państwo, my będziemy się już się przygotowujemy w tej chwili do wiosny, do składania wniosków. W tej chwili w Wydziale do Spraw Cudzoziemców już 20 osób zajmuje się tymi sprawami. Pokładziemy przede wszystkim nacisk na to, aby zwiększyć jak najbardziej ilość stanowisk, które będą bezpośrednio przyjmować wnioski. I tam w Czerwińsku będą przyjmować wnioski. W Płocku, proszę Państwa, będzie docelowo 5 takich bezpośrednich stanowisk obsługi interesanta, gdzie będziecie Państwo mogli zbierać wnioski, składać te wnioski. I Szanowni Państwo, tutaj już bezwarunkowo planujemy od marca, aby też pracownik Urzędu Pracy, przy zwiększonym nasileniu wpływu wniosków, aby też przyjeżdżał do Urzędu Gminy tutaj w Czerwińsku, w Załuskach. Na początku zobaczymy, będziemy realizować adekwatnie do sytuacji. Może to być poniedziałek, środa, piątek. A jeśli będzie taka potrzeba, będzie przyjeżdżał codziennie. Jeśli będzie taka potrzeba, będzie przyjeżdżać dwóch pracowników, ponieważ, Szanowni Państwo, niekiedy jest tak, że tutaj nie mamy dostępu do systemu. Natomiast niekiedy jest tak, że musimy dzwonić do Polski i sprawdzać po prostu w systemie, czy cudzoziemiec nie jest w rejestrze osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Także będziemy starać się tutaj adekwatnie w stosunku do potrzeb reagować. Kolejna rzecz, którą serdecznie się do Państwa zwracamy, niestety musimy, proszę Państwa, w tym roku wykazać troszeczkę asertywności. Mianowicie bardzo byśmy Państwa prosili, jeśli Państwo przychodzicie do nas z wnioskami, aby te wnioski były wypełnione. Często zdarzało się w tamtym roku, że Państwo przychodziliście i takie podstawowe elementy we wniosku, jak imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, te rubryki nie były nawet wypełnione. My oczywiście we wszystkich sprawach takich wątpliwych będziemy Państwu doradzać, ale niestety będziemy też wymagać, żeby jak najbardziej te wnioski były wypełniane i w pierwszej kolejności będziemy przyjmować interesantów, którzy mają już te wnioski wypełnione. No to jest troszeczkę krzywdzące dla tych, którzy po prostu
przyszedł pan z gotowym interesem wypełnionym wnioskiem, a jednocześnie już nie poświęca dwóch godzin, żeby komuś pomóc, chociaż nie twierdzę, że nie będziemy pomagać, bo niektóre kwestie na wygodę. Chcielibyśmy serdecznie Państwa też zachęcić do korzystania z opcji internetowej. Proszę Państwa, że składek jest przez internet. Tutaj Pani Kierownik powie o kilku zasadniczych błędach, które są wypełniane przy wnioskach internetowych. W tamtym roku, Szanowni Państwo, przyjęliśmy 37 tysięcy wniosków. W tym roku, w styczniu, już przyjęliśmy 3 tysiące wniosków. Chcemy Państwa prosić o to, na ile jest to możliwe, aby starać się wcześniej te sprawy załatwić. Praca sezonowa to jest 9 miesięcy, prawda? Więc jeśli to nie dotyczy tylko zbiorów truskawek, ale też różnych innych praw, które są związane w gospodarstwie i starajmy się te nasze sprawy stosunkowo wcześniej załatwiać, nie czekajmy na ostatnią chwilę, bo wtedy tak naprawdę Państwa mamy do wyklinie na przerwę przepisów i Państwa gminy Zalewskiej jest bardzo dużo. My postaramy się tutaj w tym na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, 20 osób się tym zajmuje, to jest 10 pracowników wydziału, jak również 10 osób nie są to pracownicy, ale są to osoby będące na staże, które nam pomagają. Natomiast docelowo, Szanowni Państwo, docelowo planujemy jeszcze oddelegować, tak samo jak w tamtym roku, około 14-15 osób w tym najbardziej neurologicznym momencie, czyli będzie to maj zapewne, w najbardziej neurologicznym momencie tymi sprawami będzie mogło się zajmować więcej 34 osób. W tej chwili na dzień dzisiejszy, przepraszam, takich kroków podjąć nie mogę, bo chciałbym, aby bo to oddelegowanie jest uregulowane przepisami do tej sytuacji, prawda? Można oddelegować pracownika na okres maksymalnie 3 miesięcy, a więc chciałbym, żeby to ewentualne oddelegowanie z innych obszarów funkcjonowania urzędu objęło te miesiące, które będą najbardziej dla nas trudne. Po wystąpieniu pani kierownik i przewodniczącym tego właściwego szkolenia na temat najczęstszych błędów przy wypełnianiu wniosków, będziemy oczywiście do dyspozycji Państwa i służymy. Ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że dzięki panu wicestaroście rzeczywiście byliśmy w ministerstwie i to była bardzo rzeczowa, merytoryczna rozmowa z panem ministrem i tam poruszyliśmy kilka kwestii. Przede wszystkim dotyczących ograniczenia tej biurokracji, proszę Państwa, tej ilości składanych dokumentów. Tam wystąpiliśmy, rozmawialiśmy z ministrem na temat konieczności, czy rzeczywiście konieczne jest kserowanie wszystkich stron paszportu. Prawda? To jest dużo. My mamy już naprawdę kilkanaście szan dokumentów. Rozmawialiśmy z panem ministrem być może o rezygnacji z formy decyzji administracyjnej. Wspominaliśmy panu ministrowi o pewnej bolączce, która Państwa tutaj dotyka, mianowicie Państwo rejestrujecie wnioski, na przykład 50 wniosków czy 100 wniosków. Efekt jest taki, że bardzo mało osób przyjeżdża, prawda? W naszym wystąpieniu zawarliśmy taki punkt, który mówi o takiej prośbie, jakby można było w sposób prawny uregulować to, aby cudzoziemiec, który w zasadzie dzięki Państwu, prawda, otrzymuje wizę, żeby on tutaj miał jakieś zobowiązanie do tego, żeby się chociaż u Państwa stawić, jeśli już przekroczył granicę RP. Bo powiedzieli się w ten sposób, że jak Państwo wiecie, że Państwo rejestrujecie wnioski i na przykład ktoś zarejestrował 50 wniosków, a okazuje się, że 5 osób przyjechało do mnie. Prawda? Też te kwestie z panem ministrem tutaj były wspomniane, ale proszę Państwa, no to jest proces legislacyjny i tutaj wiemy, że prace w ministerstwie trwają, natomiast zobaczymy, jakie będą efekty. Z mojej strony, Szanowni Państwo, to taki krótki wstęp i przekazuję go z pani kierownik Radzie Ram, która już poprowadzi do tej szkoły. Dziękuję za sytuację. Dzień dobry, witam Państwa. Główne nasze szkolenie dotyczy najczęściej popełniania błędów podczas wypełniania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Jednak na początku chciałam rozwiać Państwa wszelkie wątpliwości odnośnie zezwoleń w tym roku. Wszystko to, co obowiązywało w zeszłym roku, obowiązuje również w tym roku. Wymagane jest zezwolenie w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę sezonową w rolnictwie, w ogrodnictwie, w turystyce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeb działalności gospodarczej, wszystkie określone w rozporządzeniu klasy PKD, tam są określone klasy PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową. Nadal wydawane są w formie decyzji administracyjnej na okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie
zwolnienie na pracę sezonową wydaje starosta właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania dla cudzoziemców przyjętych w celu pracy sezonowej. Liczony jest 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru państw Schengen. Czyli to wszystko, co jest. Przepraszam, tutaj slajd jeszcze bardzo. Stara się o wizę i powinien przyjechać do państwa. Potem państwo składacie oświadczenie o wizie cudzoziemca wraz z kopią paszportu. Są to wszystkie strony wypełnione paszportu oraz informacje o adresie zakwaterowania cudzoziemca i urząd wydaje zezwolenie w formie decyzji administracyjnej dwóch egzemplarzy. Jeden egzemplarz dla cudzoziemca, drugi dla państwa. Podobnie dla cudzoziemca, który, to znaczy procedura wydania zezwolenia dla cudzoziemca przebywającego w Polsce jest trochę krótsza. Państwo składacie wniosek o wydanie zezwolenia i Urząd Pracy wydaje zezwolenie na pracę sezonową również w trzech egzemplarzach. Jeden dla urzędu, drugi dla państwa, trzeci dla cudzoziemca. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach. Państwo otrzymaliście ode mnie wzory wniosków i wzory opłat. Bardzo bym prosiła o otworzenie może ich na pierwszej stronie. Może ja nie będę omawiać tak po kolei błędów, tylko omówię cały wniosek, jak powinien być prawidłowo wypełniony. Otworzymy może wniosek. Chciałbym jeden egzemplarz. Jak ktoś nie ma, to pan. Jeżeli ktoś z państwa nie ma jeszcze wzoru, to proszę bardzo, tam jeszcze pan dostał więcej. To... Mogę pani prosić? Proszę państwa, proszę o otworzenie wniosku. To znaczy tak. Jeżeli chodzi o ten wzór wniosku, państwo macie punkt 1.1. Jedyny błąd, który tutaj występuje, to jest pisanie jednego imienia zamiast dwóch, jeżeli państwo dwa posiadacie. Niestety w systemie musimy wpisywać dwa imiona pracodawcy. W punkcie 1.2 wypełniamy adres siedziby bądź miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to adres zameldowania. Jest to adres zamieszkania, tam gdzie państwo mieszkacie. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, ma ziemię w Załuska, to składa wniosek w Warszawie, tam gdzie mieszka. Adres do korespondencji, nigdy tutaj problemów nie ma. Jeżeli chodzi o punkt 1.3 i punkty 1.4, gdzie jest nazwa rejestru, numer, pod którym jest zarejestrowany podmiot pobierający wykonywanie
rodzicowi, seria, numer, data wydania i ważności dokumentu tożsamości oraz formy identyfikacji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jeżeli Państwo składacie wniosek jako osoba fizyczna, na przykład jako pani Jan Kowalski, Państwo powinniście wpisać PESEL. Jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne Jan Kowalski, wpisujecie wtedy NIP. Bardzo byśmy prosili nie mylić tego ze względu na to, że jeżeli my pobieramy wnioski z internetu, z pracy do.pl, wówczas podmieniają nam się te dane we wnioskach, które już w przypadku pomyłki podmieniają nam się dane we wnioskach, które już zostały zarejestrowane wcześniej. Także jeżeli osoba fizyczna, to numer dowodu osobistego i PESEL, jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą, to nic. Symbol PKD to z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Myślę, że doskonale Państwo wiecie, jaki ten symbol PKD wpisać. Jeżeli chcecie zatrudnić cudzoziemca nie tylko na przykład do upraw truskawek, bo z 1,25 to głównie uprawy truskawek, to Państwo tutaj nie wpiszecie już drugiego numeru PKD, bo nie daje takiej możliwości wniosek, ale na drugiej stronie jest punkt 4.7, zakres podstawowych obowiązków w związku z powierzeniem pracy sezonowej i tutaj można dopisać również inne formy pracy tego cudzoziemca. Musi to być oczywiście coś związane z pracą sezonową, ale tutaj można dopisać. A w symbolu PKD trzeba napisać PKD przeważające. W punkcie 1.4.5 liczba osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisujecie Państwo ogółem, nie tylko cudzoziemców, ale również jeżeli zatrudniecie Państwo inne osoby w swoim gospodarstwie, również trzeba tutaj wpisać. I tam jest tym liczba zatrudnionych przez ten podmiot, ale tam jest uwaga na podstawie umowy o pracę, więc jeżeli Państwo zatrudniacie cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia bądź na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, tam wpisujecie Państwo zero, bo tam tylko jest umowa o pracę. W punkcie 1.4.6 bardzo prosimy o wpisywanie numeru telefonu ze względu na to, że jeżeli są jakieś błędy bądź wątpliwości mamy w przypadku rejestracji wniosków, my będziemy się z Państwem kontaktować. Czyli jakiś numer, który Państwo odbieracie. Również ten numer jest ważny ze względu na to, że jeżeli wydamy wpis do ewidencji wniosków, to potem ten numer na tym wpisie się drukuje i zarówno cudzoziemiec może się z Państwem skontaktować, jak również w przypadku, gdy cudzoziemiec do Państwa nie dojedzie, może się z Państwem skontaktować konsul. Czy ten cudzoziemiec u Państwa jest, czy na to zaświadczenie o wpisie wjechał do kogoś innego. Punkt 1.5. To jest informacja dotycząca powierzenia pracy sezonowej cudzoziemcowi. Czy podmiot powierza pracę danemu cudzoziemcowi w ostatnich 5 latach poprzedzających datę złożenia wniosku? Nie, jeżeli nigdy Państwo nie powierzaliście pracy. Tak, jeżeli powierzaliście na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli powierzaliście pracę w 2018 roku. Bądź tak na podstawie oświadczenia o zamierze powierzenia pracy cudzoziemcowi, czyli jeżeli powierzaliście mu pracę na podstawie tego starego naszego oświadczenia. Punkt 2. Informacje dotyczące cudzoziemca. Tutaj zazwyczaj nie ma błędów. Prosimy tylko o wpisywanie daty urodzenia w języku polskim. Żebyście Państwo tutaj nie pisali ani ukraińskich nazw, ani tam po angielsku w paszporcie jest data urodzenia. Byśmy poprosili, żeby to wszystko było w języku polskim. Druga strona. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Państwo chcecie na niego zezwolenie na pracę sezonową, wówczas zaznaczacie odpowiedź tak, jeżeli będzie się ubiegał o wydanie wizy w celu pracy sezonowej, zawsze zaznaczacie Państwo punkt nie. Nawet jeżeli cudzoziemiec jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie się starał o wydanie wizy, chcecie, jest na przykład w tym momencie u Państwa na paszport biometryczny,
ale będzie chciał jechać za granicę i tam będzie się starał o wydanie wizy. Państwo chcecie zrobić wpis, chcecie mu dać ten wpis do ewidencji wniosków do ręki, wówczas zaznaczacie, nie będzie ubiegał się o wydanie wizy, bo staracie się już o ten nowy okres. Informacje dotyczące pracy sezonowej oferowanej cudzoziemcowi. Jeżeli Państwo piszecie stanowisko bądź rodzaj wykonywanej pracy przez cudzoziemca pomocniczy robotnik polowy, wówczas w punkcie 4.3 podstawa prawna wykonywania pracy przez cudzoziemca określacie umowę o pracę bądź umowę zlecenie. Jeżeli chcecie zawrzeć umowę o pomocy przy zbiorach, wówczas w punkcie 4.1 trzeba napisać stanowisko pomocnik rolnika. Czyli zawsze pomocnik rolnika z umową o pomocy przy zbiorach. W ten sposób to się łączy. W punkcie 4.2 miejsce wykonywania pracy sezonowej. Tutaj możecie Państwo podać więcej adresów. Swoje gospodarstwo, bądź Państwo czasami macie ziemię na terenie powiatu, albo w innym miejscu niż mieszkacie, bądź na terenie innych powiatów. Wówczas tutaj można te wszystkie miejsca zapisać i to jest, będzie wszystko wydrukowane na zaświadczenie o wpisie. Więc w razie kontroli wszystko to będzie wyszczególnione. W punkcie 4.4 bardzo byśmy prosili, żebyście Państwo wymiar czasu pracy określali tygodniowo. To jest po prostu łatwiej nam rejestrować. Również 4.5 proponowana wysokość wynagrodzenia też byśmy prosili, żeby to była podawana godzinowo. W zakresie podstawowych obowiązków w związku z powierzeniem pracy sieci sezonowej, to jest punkt 4.7, bardzo proszę określać wszystko, co ten cudzoziemiec u Państwa będzie robił, żeby potem nie było wątpliwości, jak przyjdzie Straż Graniczna, że on robi co innego niż jest określone w zakresie podstawowych obowiązków. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, macie Państwo punkt 5, okresy, na jakie podmiot powierzy wykonywanie prac cudzoziemcowi. Jeżeli tam Państwo określacie, że na przykład cudzoziemiec przyjedzie do Państwa od 1 marca do 25 na przykład listopada, tak jest w przykładzie, to nie możecie Państwo w zakresie podstawowych obowiązków napisać, że on w marcu będzie zbierał truskawki, tylko truskawki, tak? Więc musicie Państwo tak określić ten zakres podstawowych obowiązków, żeby to się zgadzało z faktyczną pracą cudzoziemca. Niestety takie wnioski się zdarzały i tutaj wzywaliśmy wtedy pracodawcę do uspójnienia tego wniosku. Załączniki, które trzeba złożyć do wniosku, to kopia paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi, czyli tam, gdzie jest zdjęcie, ta strona, gdzie jest zdjęcie cudzoziemca, jeżeli chodzi o wnioski o wizę. Oświadczenie o niekaralności to jest ten załącznik do wniosku, który Państwo z wnioskiem otrzymują. Dowód wpłaty w wysokości 30 zł i kopia dowodu osobistego. Od wtorku już uzgodniłam z inspektorem ochrony danych osobowych, że nie trzeba składać tej klauzuli RODO. Bo Państwo już dołączyliście taką klauzulę RODO. Nie wiem, czy Państwo już składaliście wnioski, ale była taka dołączana. To już nie trzeba. Jeżeli chodzi o załącznik... No, na chwilę obecną, tak. To wynika z naszego rozporządzenia. Tak, tak, do każdego wniosku. To znaczy nie. Jeżeli takie sytuacje miały miejsce, to było, znaczy my do wglądu braliśmy czasami kserokopię podatku ze względu na to, że czasami pracownicy mieli wątpliwości, czy dana osoba prowadzi działalność rolniczą, tak? Szanowni Państwo, ja odnośnie tego pytania, niestety, ale często zdarzało się tak, że osoby rejestrowały u nas doświadczenie jeszcze wcześniej, czyli rejestrowały wnioski, chcąc zatrudniać cudzoziemców, ale okazywało się, że ktoś, no jako ci starododerze, w granicach 1000 oświadczeń złożył, prawda, okazało się, że miał hektar brudu, to już z tej klasy. W związku z tym, proszę Państwa, takie sprawy kończą się przed wymiarem sprawiedliwości. Wiele, proszę Państwa, spraw jest prowadzonych przez policję, przez Straż Graniczną, jak również bardzo dużo wniosków jest sfałszowanych przez stronę ukraińską. Też postępowania są prowadzone w polskich konsumentach. Tam jest taki fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego też tutaj jest rzeczą ważną. Jeżeli chodzi o
wpłatę. Państwo macie też tutaj wzór wpłaty. Jeżeli Państwo piszecie tytuł, za który jest wpłata dokonana, bardzo prosimy o określenie słowa zezwolenie, ze względu na to, że oświadczenia podobne do tych starych oświadczeń, one nadal funkcjonują, tylko to są oświadczenia dla działalności poza rolnictwem i pieniążki, jeżeli wpływają, musimy też wiedzieć za co, czy to są za oświadczenia, czy za zezwolenia, więc prosimy o wskazanie tytułu zezwolenie. Tytułem. Każdy wniosek, który wpływa do naszego urzędu, musi być połączony systemowo z wpłatą. My musimy tę wpłatę zidentyfikować i wiedzieć, do którego wniosku ona została dokonana. W związku z tym też prosimy o wpisanie imienia, nazwisko cudzoziemca oraz daty urodzenia cudzoziemca w opłacie, zgodnie z tym wzorem, który został dostarczony. Chciałam tu jeszcze zwrócić uwagę, jakie oprócz tych wpłatów, które wymieniłam, jakie wnioski były popełniane we wnioskach internetowych. To znaczy głównym problemem było to, że Państwo wysyłaliście wnioski bez podpisu przez EPUAN, bez podpisu kwalifikowanego bądź EPUA i nie zgłaszaliście się w celu jego podpisania. Bardzo prosimy o zgłaszanie się po wysłanym wniosku w celu podpisania wniosku, jeżeli Państwo nie macie podpisu bądź EPUA. To nam ułatwi pracę. I jeszcze był problem nieprawidłowego łączenia danych cudzoziemca z identyfikatorem wniosku źródłowego. Ten problem powstawał w momencie, gdy Państwo składaliście wnioski dla cudzoziemców przebywających w Polsce o przedłużenie. Jeżeli składacie wniosek o przedłużenie, musicie tam wpisać identyfikator wniosku źródłowego. Identyfikator wniosku źródłowego znajduje się na zaświadczeniu na dole. Jeżeli jest zaświadczenie odpisu wniosku, na dole małym druczkiem jest identyfikator wniosku źródłowego. Nie jest to numer zaświadczenia, nie jest to numer ZCS, jest to numer, który jest na zaświadczeniu, na przykład wydał Urząd Pracy w Krakowie, jak jest zezwolenie na zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków, bądź zezwolenie na pracę i na samym dole jest identyfikator tego zaświadczenia, bądź tego zezwolenia. Prosimy o wpisywanie prawidłowego identyfikatora ze względu na to, że jeżeli Państwo wyślecie źle, to połączy nas z wnioskiem innego cudzoziemca bądź innego pracodawcy, a jednocześnie zablokujecie Państwo tamtemu cudzoziemcowi wysłanie wniosku. O załącznikach już mówiliśmy. Chciałam tylko wspomnieć, bo pojawiło się coś takiego w tym roku jak wpis wielosezonowy. W zeszłym roku to nie funkcjonowało. We wniosku, tam gdzie Państwo macie okresy powierzenia pracy, możecie wpisać 3 lata okresu powierzenia pracy w każdym roku na 9 miesięcy. Dotyczy to obywateli dawnych państw oświadczeniowej, tej szóstej oświadczeniowej, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Można starać się o ten wpis wielosezonowy i jeżeli powierzaliście już cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek pracy zgodnie z zezwoleniem, które było wydane w 2018 roku i nie zalegacie Państwo z żadnymi zaliczkami na podatek dochodowy bądź ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były one wymagane w związku z pracą tego cudzoziemca. Zachęcamy do składania takich wniosków o wpis wielosezonowy, ale zachęcamy głównie dla osób, do których Państwo jesteście pewni, które latami do Państwa przyjeżdżają te same, bo jeżeli macie kogoś, kto jest u Was pierwszy raz, to musicie się też liczyć z tym, że dokonując takiego wpisu wielosezonowego przekazujecie mu zaświadczenie o wpisie, gdzie on na ręku ma możliwość przyjazdu przez 3 lata, 9 miesięcy do kogoś tak naprawdę, tak niekoniecznie do Państwa. Więc dobrze by było, gdybyście byli Państwo pewni, że ta osoba do Państwa przyjedzie. Wówczas to jest bardzo fajny zapis ustawy, tak? Państwo nie musicie co roku przychodzić, składać wniosku do Urzędu Pracy, tylko po prostu w momencie, kiedy cudzoziemiec przyjeżdża i ma wizę, składać oświadczenie o przyjeździe cudzoziemca.
To opłata za ten Nie, opłata jest raz tylko. 30 zł. 30 zł, tak, i ta opłata jest tylko raz. Raz Państwo składacie wniosek, a przez 3 lata składacie oświadczenie tylko o przyjęciu. Tylko mówię, jeżeli w pierwszym roku ten cudzoziemiec nie przyjedzie, no to my umorzymy cały wniosek. Bo po 120 dniach, tak jak Państwo na pewno wiecie, jeżeli cudzoziemiec nie przyjedzie, my umarzamy postępowanie. Więc umorzymy cały wniosek, całe postępowanie. Więc za rok trzeba było składać terminowo, tak? Ale jeżeli cudzoziemiec przyjedzie, to oświadczenie, za rok przyjeżdża, znowu tylko oświadczenie i trzeci rok to samo. I Państwo otrzymujecie zezwolenie. I zgodnie z tym, co powiedziałam, tutaj slajd. Ubiega się na podstawie zaświadczenia cudzoziemiec z kolejnych latach, ubiega się o wizę lub wjeżdża w ruchu bezwizowym. W dwóch kolejnych latach paszport informujecie o wizie cudzoziemca i przedstawiacie informacje o jego zakwaterowaniu. I tak naprawdę to jest coś, co weszło w tym roku. Cała reszta to jest to, co było. Myślę, że jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. A jeszcze Pan Dyrektor pytał. Szanowni Państwo, z doświadczenia, z praktyki chcielibyśmy Państwa serdecznie zachęcić do tego, żeby bezpośrednio współpracować z tymi pracownikami, prawda? Bo nie jest coś takiego, że są osoby, które cały czas do nas przyjeżdżają, co do których mamy zaufanie, że przyjadą, że będą, że zjadą się u nas. Dlatego też ten bezpośredni kontakt z cudzoziemcami, którzy nas spotykają, jest bardzo, bardzo ważny. Kolejna rzecz, Szanowni Państwo, kwestia umorzeń. Jeśli Państwo rejestrowaliście wnioski, bardzo prosimy, odbierajcie nam sobie umorzenia od nas, bo mamy sytuację, że ktoś zarejestrował 100 wniosków. Niestety przyjechało 10-15 osób, 75 wniosków musimy umorzyć. I Państwo musicie odebrać. My nie jesteśmy finansowo w stanie wysyłać pocztą tych wniosków. W związku z tym bardzo prosimy, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie i będziemy te umorzenia prosimy o tych wniosków. Tutaj, Szanowni Państwo, kiedy się przyjmuje takie pytanie, rzeczywiście my mamy taką możliwość prawną odmowy rejestracji wniosków. Mamy taką możliwość, ustawowa co przewiduje. Natomiast jest to narzędzie, które stosujemy dość rzadko, ale trzeba powiedzieć, że nie wiem, dwie czy trzy odmowy nie były w roku, proszę Państwa, i kiedy jest taka sytuacja, że ktoś złożył 100 wniosków, okazuje się w toku postępowania, że wnioski z tymi wnioskami zatrudnił ani jednej osoby. No niestety, przy 101 wniosku nastąpiła odmowa, na której oczywiście jest odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy, bo w naszej ocenie te wnioski nie były rejestrowane po to, żeby rzeczywiście zatrudnić, tylko wydaje się, że w innym celu nie chcę tutaj przesądzić. Szanowni Państwo, podczas kontaktu z naszymi pracownikami, czy też jeśli chodzi o pytania, my niestety, bo często pojawiają się pytania z nie naszych obszarów. Urząd Pracy nie może wchodzić w kompetencje innych organów. Mam tu na myśli Urząd Skarbowy, Zdrowia Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, Państwowa Inspekcja Pracy i tak dalej. My nie możemy, proszę Państwa, udzielać informacji, ponieważ to są dostrzeżone dla pracowników właściwych instytucji. Te przepisy często się zmieniają. Może być tak, że pracownik udzieli informacji błędnych, w związku z tym, że nie jest to w zakresie pracownika. Dlatego też wszelkie pytania dotyczące właśnie sposobu rozliczania się i tak dalej, to byśmy prosili, żeby po prostu we właściwych instytucjach tutaj te sprawy zadawać. Jest taka możliwość, proszę Państwa, też niekiedy zachęcamy, my zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym okresie takim zmożonej pracy, Państwo często nie macie czasu, normalnie czasu na to, żeby do tego urzędu przychodzić. Bo Państwo jesteście zajęci po prostu czymś innym, tym, żeby tam na polu być, prawda, żeby to można kogoś upoważnić. Nie ma najmniejszego problemu. Jeśli prawda, bardziej to oczywiście zależy na tym, żeby być na miejscu w swoim gospodarstwie i nie tracić czasu, nie marnować czasu gdzieś tam w naszym urzędzie, nie musi to być upoważnienie notarialne. Wystarczy, że raz zjawi się w urzędzie z dowodem osobistym, z osobą, którą upoważni
przy urzędniku i ta osoba będzie w jego imieniu sprawy załatwiać. Tak, to jest forma, która, proszę Państwa, bardzo często się stosuje. Mam, w związku z tym... Mam pytanie, ponieważ te zeszłoroczne upoważnienia, one nie są ważne. Ja byłam teraz w Urzędzie Pracy i nawet rok musiałam to wysłuchać. Tak, jeśli upoważnienie, jeśli upoważnienie do działania, do obrony i tej, no to automatycznie tak, upoważnienie tak, zaczyna. Tak, żeby tutaj Państwo wiedzieli, prawda, że to jest na rok czasu, czyli teraz trzeba w tym roku nowe złożyć upoważnienie. To znaczy stan upoważnienia nie ma, czy to musi być osoba, która upoważnia? Proszę. Musi być osoba, która upoważnia, to jest urzędnika, chyba nie tak. Natomiast nie musi to być charakteru tutaj dodawionego. Z mojej strony to wszystko, jeśli jeszcze, proszę Państwa, my sobie mieliśmy do ministerstwa, ale już kwestie nasze techniczne z taką informacją, to przynosimy wszystkich zarządców sprawy w systemie, prawda, czy one są osobami niepowierzchownymi, ale proszę, to są nasze sprawy wewnętrzne. Jeśli będzie pozytywna odpowiedź ministerstwa, że nie pozwolę spokojnie załatwiać sprawę, bo każdy dzisiejszy jeden urzędnik praktycznie nie robi nic, tylko jest w systemie i sprawdza ewentualnie, że dany zarządzic nie jest ujęty w wykazie osób niepowierzchownymi na terytorium BNP. Proszę o zadawanie pytań, jak ja jesteśmy Państwa w dyspozycji. Przydałby się przedstawiciel Urzędu Skarbowego, żeby na te pytania odpowiadał. No ja reprezentuję. Nie, to nie chcę. Dlatego mówię. Wiele rzeczy nie wiadomo, czy to już wyjdzie, ile będzie się tam na to płacić, My, proszę Państwa. Urząd Pracy funkcjonuje w oparciu o przepisy naszej ustawy. Trudno jest wchodzić w kompetencje do innego organu. Nawet nie mówię. Nie mówię. Na pytanie odnośnie tego wpisu wielosezonowego, czyli na te kolejne lata cudzoziemiec będzie dostawał wizę na podstawie tego zaświadczenia wydanego w pierwszym roku, tak? Na podstawie zaświadczenia wydanego w pierwszym roku cudzoziemiec będzie dostawał wizę. Na 3 lata. Jeśli przyjedzie. Z tego, co nam wiadomo, to nie to, że dostanie wizę na 3 lata, tylko będzie co roku musiał się stawić w konsulacie. Chodzi o to, że ten przepis ustawodawca wprowadził po to, żeby zachęcić Państwa tak naprawdę do współpracy z konkretnymi osobami, prawda, co do których macie zaufanie cały czas przyjeżdżają. Już istota tego wypisu wielosezonowego polega na tym, że nie zjawiacie się w urzędzie co roku, tylko raz przychodzicie do urzędu, dokonujecie jednego wpisu, który jest tak naprawdę ważny przez 3 lata. Jeśli to jest skutki dokument, który do czegokolwiek uprawnia, jeśli można ciszę przeprosimy, bo padło dość istotne pytanie. Szanowni Państwo, jeśli ktoś skutki dokument, który uprawnia do tego, żeby otrzymać wizę na terytorium Schengen, niestety sprawa musi od początku, prawda? No bo to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli cudzoziemiec przyjechał w pierwszym roku i pani złożyła oświadczenie o przyjęcie cudzoziemca, a nie przyjedzie w drugim roku, to umarzamy w drugim roku postępowania. Jeżeli umorzymy w pierwszym, no to już wniosek nie obowiązuje do postępowania zgłoszonego. Padało pytanie, proszę Państwa, jeszcze takie 120 dni. To umorzenie następuje z mocy prawa. W związku z tym, jeśli okaże się, że po 120 dniach nastąpiło umorzenie, a Państwo najpierw skontaktowaliście się z cudzoziemcem, nie mamy wyraża chęć przyjazdu i tak dalej, to jest to sprawdzie pracownie skończona, bo ta sprawa została już umorzona. W sposób ustawy. Dziękuję.
jeszcze pytanie do Państwa. Ile osób z Państwa składa elektronicznie wniosek? Tak ciekawo, że ale trzeba kopię zabić do urzędu, tak? Nie, nie. My drukujemy, proszę Państwa. Nie, Państwo składacie przez internet. Jeśli jest podpis kwalifikowany, natomiast jeśli jest to, jak nie ma podpisu, Państwo musicie zgłosić się do urzędu. My generujemy wniosek z systemu i Państwo podpisujecie. Nie, tego my generujemy, tego my drukujemy. Chociaż to jeśli Państwo sami szybciej drukujecie, to również. Jeszcze tak powiem moje wnioski na przykład, czyli ja bym Państwa zachęcał do tych wpisów wielosadomowych, bo ja tu nigdy żadnego nie mam. Jeżeli ci Ukraińcy za rok czy dwa nie przyjadą, to i tak płacicie 30 zł, a nie więcej, tak? A ułatwiłoby to pracę Państwu i urzędowi, bo już nie trzeba przez te 3 lata, bo to jest na 3 lata, prawda, ten wpis, tak? Znaczy to trzeba być tym oświadczeniem tylko, tak? No ale te procedury też nie kosztuje 30 zł, a nie 50, więc ja uważam, że warto, tak? Tak musi się wziąć na tym swoim mezoniku. Może jeszcze Państwo macie jakieś takie techniczne pytania do nas? Szanowni Państwo, jeżeli będą w trakcie rezonów krytyczne uwagi, proszę zgłaszać się nawet te krytyczne, żebyśmy to usprawnili, jeżeli my mówię, sytuacja się nie odbywa z czego roku, to będziemy mogli robić, bo lepiej sprawdzić się, no bo to jest dla nas. Dziękuję bardzo. Padło pytanie o odpowiedź 120 milionów. Od momentu, kiedy dokonujemy wpisu do rejestru pracy. Szanowni Państwo, Pan Wójt jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, tu Pan Wójt naszą uwagę odnośnie zainteresowania organizacji, szkolenia albo spotkania z przedstawicielami GUS-u. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to jak najbardziej jesteśmy w stanie przedstawicieli GUS-u zaprosić do Państwa. Również jeżeli są zapotrzebowani na inne szkolenia, to również tutaj Urząd Gminy jak najbardziej służy Państwu pomocą i proszę sygnalizować tego typu sprawy. Na pewno będziemy tego typu szkolenia dla Państwa organizować. Jeszcze innej głowy kwestii, nie dotyczącej bezpośrednio zatrudniania cudzoziemców, ale spotkaliśmy się w takim gronie. Myślę, że warto Państwa też poinformować, że Gmina Zarudzki w tym roku przygotuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zadań w zakresie utylizacji Eternitu. Więc bardzo zapraszam do oświetlenia strony Urzędu Gminy. Takie wnioski będzie można składać po 25 stycznia. To będzie dosyć krótki okres, ale te wszystkie informacje będą na stronie Urzędu Gminy. Więc bardzo proszę śledzić stronę Urzędu Gminy. Dziękuję serdecznie. No to szanowni Państwo, to my dziękujemy ślicznie. Jeszcze Pan jakiś pytań ma. Pracują w Polsce. Tak. Ja muszę wiedzieć, od kiedy już pracują, muszę pisać, czy on już jest na terytorium Polski. Oni są. Nie, to Pan już opisuje, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej. Muszę wiedzieć, od kiedy pracują. Kiedy pracują, ale Pan ma datę jego wjazdu w paszporcie.
Data wjazdu na terytorium państwa Schengen i pan tam wpisuje w oświadczeniu przyjęcie cudzoziemca. Tak jak pan mówił o złożeniu, tak? Tak. No to ma pan datę wjazdu jego i od tej daty. Pytanie o sterowanie. Proszę Państwa, tak, my zgłaszamy się panu ministrowi. Niestety w dalszym ciągu obowiązuje wypełnienie wszystkie wypełnione strony paszportu. Wypełnione. Ja wiem, że to jest problem. My też mamy już 16 szat wypełnionych, ale musimy tutaj niestety postępować zgodnie z przepisami. Proszę Państwa, ja nie słyszę pytania. Chcielibyśmy naprawdę Państwu pomóc. Panie dyrektorze, chcieliśmy się zapytać, od kiedy Urząd Pracy będzie miał miesiąc tutaj odnośnie składania wniosków? Proszę Państwa, ja odpowiem w ten sposób. Już od 1 marca będzie przyjeżdżała, będę tam, mówiłem na początku, będzie przyjeżdżała pracownik, który będzie od Państwa te wnioski przyjmował. Jeśli będzie potrzeba, proszę Państwa, żeby przyjeżdżało dwóch pracowników, bo jeden musi się kontaktować cały czas z urzędem, żeby sprawdzać w systemie, to będzie przyjeżdżał dwóch. Jeśli w momencie, proszę Państwa, najmniejszego nasilenia, to też spróbujemy, czy będziemy przyjeżdżać codziennie do nas. Ja tu rozumiem, tutaj mamy zielone światło, jeśli chodzi o pana starostę w tym zakresie, czy też wystąpimy o starostwo o pożyczenie samochodu, pożyczenie na ten okres 6 miesięcy i będziemy też starać się jak najczęściej też u Państwa bywać. Szanowni Państwo, jeśli nie ma już więcej tyle, to chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować. Pozostajemy zawsze do Państwa dyspozycji i mamy nadzieję, że spotkamy się w lipcu, w sierpniu, gdzie Wy będziecie wiedzieć, że dobrze swoją pracę wykonaliśmy, a tu stawka została zera. Dziękuję bardzo.